Witam wszystkich. Dzień dobry. Dziś zaczynamy w malowniczych okolicach i okolicznościach. Jesteśmy w Schwarzwaldzie. Daleko, daleko. Południowo-zachodnie Niemcy. Jest naprawdę pięknie tutaj. To nasz hotel. To niesamowite, bo przyjechaliśmy tu w nocy wczoraj, około 22, wiadomo, ciemno. Późny przyjazd. W hotelu głucho, ciemno. Co prawda drzwi otwarte, ale nikogo na recepcji. Światła powyłączane. Rezerwując pokój, wpisaliśmy godzinę przyjazdu między 21 a 22, więc zespół w hotelu był uprzedzony o tym, że przyjdziemy trochę później. Ale tak jak mówię, nikogo nie było. Recepcja nie zamknięta, aczkolwiek światła pogaszone, nikogo tam nie było. Na stoliku czeka karta do podpisu. Taka karta rezerwacyjna z imieniem, nazwiskiem, z ilością noclegów, ceną, kluczyk i karta z hasłem do Wi-Fi. To wszystko. Po nocy, to gdzieś koło 8, przy zejściu na śniadanie, recepcja znowu pusta. No, ale udało się tam kogoś znaleźć. No i powiem wam, nie było to łatwe namówić ich do tego, żeby przyszli do recepcji i przyjęli płatność. Jakoś tak się z tym wszystkim nie spieszyli. Cena może was zainteresuje. Przy rezerwacji przez Booking 200 zł. No, cena dość atrakcyjna, jak na warunki niemieckie i miejscowość turystyczną. No ale Niemiec dał jeszcze zniżkę, nie? Jak się dowiedział, że to tylko wczoraj przyjazd późny, właściwie za chwilkę już wyjeżdżamy i to jest przyjazd zawodowy, nieturystyczny, jeszcze obniżył o jakieś tam 7-8 euro cenę za pobyt. Miła sprawa. To ja poszatowaliśmy, może nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak tu jest ładnie, bo przyjechałem w nocy. Nie widzimy, jakie są tutaj widoki. No, mówi, no w nocy w końcu to jest czarny las, miałeś prawo nic nie widzieć. Tak, Schwarzwald to jest czarny las. Obszar bardzo popularny, sławny, można nawet powiedzieć, w Niemczech. No naprawdę jest tu ładnie. Zobaczcie na mapę, jak duży obszar ten las zajmuje. Naprawdę to jest kawał Niemiec. No dobra, dość o przyrodzie i o sprawach, które mogą was mnie interesować. Dziś oglądamy auto dla pana Artura. No i powiem wam, że to jest prawdziwa bomba i podróż sentymentalna. Oglądamy dzisiaj Opla Kadeta, rocznik 87. Pan Artur posiadał takie auto za młodu. No nie wiemy, ile ma lat, ale tak właśnie powiedział, że było to jego pierwsze auto w latach 80. Znalazł takie auto w Niemczech. Przebieg deklarowany tylko 40 tysięcy. Za chwilę będziemy sprawdzać, jak to auto wygląda. Rocznik 87, cena 3,5 tysiąca euro. Pan Artur chce zafundować sobie podróż w przeszłość. I mam nadzieję, że uda mu się to dzięki nam.
No jesteśmy na miejscu. Młody Niemiec sprzedaje auto po starszej pani, 90 lat. Auto w zeszłym roku przeszło gruntowny serwis. Filtr oleju, filtr paliwa, olej, świece. Oczywiście uzupełnione wszystkie płyny. Historia tego auta jest taka, już po zapoznaniu się z dokumentami i z historią przedstawioną przez obecnego sprzedawcę, kolekcjonera, jak się okazuje, aut, możemy przytoczyć tę historię i przedstawia się ona następująco. Auto zostało kupione przez starszą panią w wieku 64 lat w 1987 roku, jak łatwo policzyć, rodzona w 1923. Auto ma jeszcze stary niemiecki brief sprzed czasów Unii Europejskiej. Jeżdżone tylko latem. Pani nie jeździła zimą, w związku z czym opon zimowych brak. Auto było użytkowane do 2014 roku. Potem przez 3 lata stało u tej starszej pani. Dzisiaj 90-parolatki. No i w 2017 nasz obecny sprzedawca kupił to auto, ale mówi, że przestało go to, mówiąc kolokwialnie, kręcić i odsprzedaje te stare auta, które kiedyś wcześniej kupił. No teraz się ich po prostu pozbywa. Mówi, że praktycznie nie jeździł tym autem, nie rejestrował go na siebie, tylko czasem dla zabawy, jak chciał się gdzieś przejechać, to zakładał takie czerwone tablice i jeździł sobie po prostu na takich takich próbnych, niepróbnych, no krótko mówiąc handlarskich tablicach sobie tutaj tylko jeździł incydentalnie, jak wieloma innymi autami, które tutaj posiada, też od czasu do czasu jeździ tylko na tych czerwonych próbnych tablicach. W 2018 roku auto przeszło duży serwis, o tym już mówiłem. Całą listę rzeczy, które zostały tu zrobione, opublikujemy w opisie. No auto ma trochę szkód na lakierze, pokażemy je. Na pewno miał lakierowany błotnik prawy przód. Tu sprzedawca twierdzi, że to było robione 20 lat temu, w latach 90. Na pewno ma, albo prawie na pewno ma lakierowane również drzwi, podwyższone wartości. Pozostała powierzchnia lakieru jest nieruszona wcześniej, w oryginalnym stanie. Rdza na klapie, kilka obtarć, ale wiecie, jak to starsza pani jeździła. No i tak jak jeździła, tak to wygląda. Popatrzcie sobie na zdjęcia, to będziecie mieli pełny obraz tego, jak auto teraz wygląda. Że ciężko było ruszyć. Wszystko sprawne, technicznie. Auto ładnie idzie, ładnie odpala. No, ale widać, że to jest technologia z czasów przedpotopowych. Spore wyzwanie ta jazda próbna.
A co dopiero, gdybyśmy mieli wracać na kołach do Polski tym autem? Do samej granicy jest chyba z 800 km, a potem jeszcze do Warszawy. No ale dałby radę. Nie ma przeglądu technicznego, co prawda, ale tutaj sprzedawca powiedział, że w poniedziałek zrobi, jeszcze w cenie. Jak widzicie, 46 tysięcy, przynajmniej na blacie. No ale na tyle wygląda i tak mówią dokumenty. Dziesiąty, siódmy rok. Myślę, że wielu z was jeszcze na świecie wtedy nie było. A za oknem Schwarzwald, czarny las. Zostawiamy naszego kadeta. Teraz już wszystko zależy od pana Artura. Przekażemy mu wszystkie informacje i damy znać, co postanowił.